Cześć, witajcie na naszym kanale. Czas na test kolejnej aplikacji. Dzisiaj będzie to Dr. Panda Swimming Pool, czyli basen. Bardzo fajna kolejna aplikacja z tej serii. I już zaczynamy jej test. A wy oczywiście nie krępujcie się, komentujcie, jak wam się ona podoba. Jest to aplikacja na Androida i iOS. Bez ograniczeń wiekowych. Mogą w nią grać bardzo malutkie dzieci, jeżeli tylko dadzą sobie radę. No i sprawdźmy, jakie będziemy mieli tutaj zadania. Tutaj ktoś się zbliża. Tak, przychodzą pierwsi klienci. Machają do nas. Mamy tutaj maleńką małpeczkę i jej starszego brata. Przyszli na basen. Aha, brat sobie poszedł, została tylko ta mała małpka. I co my tutaj możemy zrobić? Czas spod prysznic może pójść. O, i widzimy kolejnych chętnych na basen. A, nie! Zostań pod prysznicem. Przyszedł pan niedźwiedź polarny, przyprowadził też swojego synka. Fajnie. Czyli musimy się jednocześnie zająć kilkoma zwierzakami. Małpkę posadzimy tutaj, a niedźwiadka wsadzimy pod prysznic. Oj, zobaczcie, idą kolejni. Wysuszymy małpce włosy. Zobaczcie, jakiego fajnego irokeza jej zrobiliśmy. I przyszedł kotek. Kotka, mała kotka. Możemy jej założyć czepek. Aha, tu mamy do wyboru stroje kąpielowe. Super. Ładnie wygląda. Dobra, teraz czas na małpeczkę. No proszę, kolejny chętny na basen. Mamy małego nosorożca. A my ubieramy małpkę, damy jej czapkę pirata i strój kąpielowy. Chciałam ją tutaj posadzić, ale coś mi nie wyszło. Dobra, przyszedł mały nosorożec. Też musimy go ubrać. Ale tutaj się dzieje. Dużo mamy tutaj tych zwierzaków. O, mamy też toaletę. Niedźwiadka. Niedźwiadka posadzimy na toalecie. Słyszeliście, co on tam robi? I przyszła świnka. A my musimy wytrzeć kotkę. Ale tutaj się dzieje. Czy my to wszystko ogarniemy? Dobra, cześć świnko. Teraz może kota posadzimy na toalecie. Świnkę może wykąpiemy. Ale to się dzieje. A my sprawdźmy, co jeszcze tutaj można zrobić. Mamy taką mapkę. My jesteśmy na dole. Może sprawdźmy, czy można pójść gdzie indziej. Oj, zobaczcie, w końcu jest basen. Bo cały czas siedzieliśmy tylko w tej szatni, przebieraliśmy się, korzystaliśmy z toalety, a w końcu jesteśmy na basenie. Tak miało być. No i teraz musimy się zająć wszystkimi zwierzakami. Małpka sobie zjechała do basenu. Niech wszyscy zjadą, niech wszyscy się kąpią. Świnka zjechała, nosorożec zjechał. Tutaj może posadzimy go. A, to jest trampolina! Kotkę może tam posadzimy. Mamy też pandę oczywiście, tak jak w każdej aplikacji z tej serii. Mamy różne fajne gadżety, różne zabawki dmuchane. Mamy fotele, mamy kółka, piłkę mamy nawet, trampolinę. Przeurocza aplikacja. Możemy pograć w piłkę. Piłka sama się odbija.
Możemy, zobaczcie, w kółku kogoś posadzić. Niech sobie popływa. Także sami widzicie, jakie tutaj mamy funkcje. Zobaczmy, co jeszcze tutaj można zrobić. Przechodzimy do kolejnego pomieszczenia. O, mamy tutaj bar. Mamy kilka owoców, jakieś lody. No i kolejny basen. To jest taki mniejszy basen na świeżym powietrzu. O, a śwince zaproponujemy może coś słodkiego. Małpce też. Możemy wszystkich chyba posadzić, chyba się zmieszczą. Mamy do wyboru arbuza, jabłko, banana i ananasa. W basenie chyba nie można jeść. Oj, ananas mi się utopił. A nie, można, okej. Okay. Można jeść też w basenie. Zobaczcie, że w tej maszynie był tylko jeden lód. Nie ma więcej chyba. I możemy wskoczyć do wody z powrotem. Po jedzeniu się niby nie pływa, ale tutaj akurat się da w tej aplikacji. Wracajcie wszyscy do basenu. Dobra. I czas na kolejne pomieszczenie. Albo nie. Kolejne pomieszczenia zwiedzimy w kolejnym odcinku. A wy napiszcie mi koniecznie, jak wam się ta aplikacja podoba, czy chcielibyście w nią zagrać, a może ktoś z was już grał. Także czekamy na kciuki w górę albo kciuki w dół. Subskrybujcie nasz kanał, żebyście byli zawsze na bieżąco. A my was zapraszamy na kolejne odcinki z kolejnymi testami aplikacji. Do zobaczenia.